Siemaneczko moi drodzy. Dzisiaj prezentacja nowego zabytku na gospodarstwie. Ogrodnik w końcu kupił tandema. Bo co? No już od dłuższego czasu właśnie mi chodzi po głowie taki tandemik do przewozu właśnie takich bardziej budowlanych rzeczy. No i w końcu się zdecydowałem na zakup. Bo mówię, już się szykują takie roboty właśnie, że będzie potrzebna taka maszynka. No i kupiłem w końcu takiego nie za drogiego, ale jeszcze do użytku. Taki właśnie jak mi pasował, czyli taki powiedzmy do remontu, ale jeszcze się da nim pracować. No, coś takiego. Podłoga taka widać, że dosyć mocno powyginana. Tutaj szczeliny. Widać, że to chyba, nie wiem, z jakąś koparką musiało pracować, bo zobaczcie nawet na zaczep, jak jest od dołu wytarty. Także to gdzieś musiało się tak w koło komina kręcić. Podejrzewam, że to za koparką po prostu jakąś chodziło. I co jeszcze? Wywrot do tyłu. Ogólnie tak to jest tutaj zrobione. To mi właśnie też pasowało. Ogólnie burty pójdą do wyrzucenia w swoim czasie. Także na to tak za bardzo nie zwracałem uwagi, ale jest to w miarę, wiecie, kompletne. Kupy się trzyma, także mi to pasowało, nie? Tak powiedzmy na tymczasowo, żeby to było w porządku. A patrzę, co, do czego to jest? Co by to było? Nie mam zielonego pojęcia. Po co to jest? Coś, jakąś plandekę, żeby łapało, czy coś? Nie wiem. Ogólnie ta tylna burta idzie do wywalenia, bo mi na razie nie będzie potrzebna. Aha, tu jest ten słupek, to powinien to utrzymać, nie? Zawiasy takie dosyć fajne. Widać, że to ktoś jeszcze zainwestował w nowe zawiasy. Zobaczcie, i to chyba przed całą sprzedażą. Koła dosyć mocne. 3 tony nośności na koło, fajnie szerokie, także to mi też właśnie pasowało. Wózki fajnie są, wszystko smarowane, widać, że felgi były wymienione. Tutaj taka, zobaczcie, klapa na jakieś, tutaj zobaczyłem, czy są jakieś skarby. O, urwana, no ale spoko, coś tam zawsze się przyda. No, taki złomek, no co wam będę mówił, tutaj o nim opowiadał. Coś takiego. Tutaj widać, że rama była złamana, ale ktoś tutaj fajnie to wzmocnił, już tutaj dał taki konkretny ceownik, także więcej się tutaj nie powinno coś złego z tym dziać. No i co jeszcze? Tak jak mówię, no ona pójdzie do kompletnie odbudowy, tylko bardziej tak chyba na jesień. Jedynie co, teraz sobie muszę tutaj zrobić porządek, zobaczcie. Tutaj są takie pęknięcia. Także zaraz biorę spawarkę, szlifierkę, obszlifujemy sobie to i po prostu sobie to tutaj zespawamy. No, siłownik, nie wiem jaki tu jest stan tego, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że tu jest wszystko w porządku. No widać, że on jest zapocony, ale jakoś tam nie widać, żeby był bardzo, żeby się tutaj lało bardzo z niego. Także miejmy nadzieję, że jeszcze trochę posłuży tutaj chociaż te kilka miesięcy. No, bo już jutro maszynka idzie w robotę. Także mam chwilę teraz właśnie czasu, żeby ją ogarnąć, przesmarować. Tamte dwa pęknięcia zespawać, spiąć do New Hollanda i jutro testy na grubą skalę. Widzę, kable jakieś tutaj są, także mam nadzieję, że to będzie działało. Jak nie, no to trzeba będzie coś kombinować. Wtyczka na euro, także zaraz sobie weźmiemy ostrówka. Ten układ przepłukamy kilka razy, żeby on się z tego starego oleju jakoś wypłukał, bo w ostrówku też jest amberka. Także niech pierwszy
pierwszy szczałnik przyjmie ostrówek, a New Holland już będzie miał taki w miarę ten olej przynajmniej jednego gatunku. Ta opona jest słabsza, widać, że to jest kompletnie łyse. No, także tą sobie nawet dzisiaj może zamówię, żeby już sobie leżała na stanie. No, a reszta, te reszty są w miarę przyzwoite. Wszystkie jednego rodzaju. Ta jest też troszeczkę słabsza. Widzę, że też jest przytarta, ale jeszcze pochodzą. No, i co wam tu jeszcze będę mówił? Tyle, no zobaczymy. Przesmaruję to, ogarnę i zobaczymy. Jutro co to warte, nie? No dobra, robimy próbę kipru. Zobaczymy co to warte. No, idzie w górę. Nie jest źle, już na pusto podnosi to. Dobra, tak nas nie puści dalej. No i co, tak to wygląda. O, myślę, że coś z tego będzie. Widać, że tu się trochę lało po tym siłowniku, ale jeszcze chyba tragedii nie ma. Nigdzie nie widać, żeby był pogięty. Także spoko. Wywrot jest chyba. No też chyba jeszcze trochę powinien iść w górę. Także chyba powinno wystarczyć. No dobra. Tak to tutaj wygląda. Od spodu. Podłoga jest pogięta. Chyba pójdzie też do wymiany. I raczej sobie jeszcze pociągnę od razu jedno wzmocnienie, nie? Na środku, żeby to już się nie wyginało. O, rama widać, że jest w miarę przyzwoita. A, zobaczcie, jakie fajne ustrojstwo do blokowania. Cyk. I możemy sobie kiper dać do góry i zablokować go. Spoko. No dobra. Także co, na pusto kipruję, to już pół sukcesu. Pomyrdamy z dwa razy, żeby się to... O. Dobra, nie ma spływu wolnego i to tak idzie. Dobra, dwa, trzy razy wykipruję to i... Dobra, chyba sobie zgaszę tego ostrówka, żeby go nie gnębić, tak? Będzie prościej to opuścić. Cyk. I opuszczamy. Dobra, także tragedii nie ma. Działam dalej. No dobra, moi drodzy. Poleciałem po kamerę. Bo słuchajcie, tu się dzieją niespotykane rzeczy. Wszystko pasuje. Jakby to od tego było. Zobaczcie, elegancko stoi w poziomie, pasuje do zaczepu. Myślę, że przy skręcie też nie będzie problemów. Jedynie tą korbę muszę jakoś tutaj udyndać, żeby ona tak nie... No, jakoś ją tu przywiążemy. Także to jest najmniejszy problem. Światełka działają bez żadnej ingerencji, zobaczcie. Elegancko. Także zestaw jak się patrzy. Kierunkowskazy również, tak ledwo, ale świeci, no nie czepiajmy się szczegółów. Tak, burta wyleciała. Transplantowałem z niej tylko trójkąt. Także tam jest elegancko trójkącik powieszony. Następnie co? No nic w zasadzie. Ogarnąłem sobie smarowanie tutaj. Smarowanie ogarnąłem tych zawiasów, bo to jest moim zdaniem dosyć istotne, a tutaj w ogóle musiałem wymienić kalamitki, bo były po prostu nie do przebicia, nie? Także to jest ogarnięte. Co jeszcze? No już wam pokazuję, co tutaj zdziałałem.
taka, powiedzmy, naprawa trochę po Januszowemu. No tak, no zaspawałem ile się dało, to wyczyściłem, ile się dało, to zaspawałem. Nie jest to jakoś super zrobione, ale no na tej rdzy no to tam za wiele się nie udało zrobić. No ale dałem takie płaskowniczek tutaj, także on powinien te siły, które działają, które działały w ten sposób na tą belkę, on powinien delikatnie tutaj przejmować i rozkładać po całości. Także tutaj nawet nie czyściłem tego, to też jest pęknięcie dalej, ale nie miałem możliwości tego wyczyścić po prostu szlifierką. No i tak to wygląda, dobra. Także co, wychodzimy spod tej dziupli i co jeszcze? No tyle, także... Także co, maszynka generalnie gotowa na jutrzejsze manewry. Myślałem, że do północy ją będę reanimował, żeby to jakoś tam się dało tym pracować, a to cyk fuch, dwie godzinki i ogarnięte. No, przewody też tutaj w miarę pasują, jeszcze zaraz sobie weźmiemy trytytkę i jakoś to tutaj zwiążemy, żeby nam to nie pospadało. Ten hydrauliczny też powinien być ok. Także co, tyle by było na dzisiaj i widzimy się jutro już chyba podczas pracy, także do jutra, hej. No dobra, przyczepka już na robocie, także będą pierwsze testy zaraz z ładunkiem. No nawet się spoko jedzie.
No dobra, jak testy to testy, nie ma się co tam szczypać, żeby połowę sypać. Albo wytrzyma, albo nie. Także na bogato będzie testy. No, nie, no tu jest takie trochę próchnicy było wsypane, także to tam nie waży też kto wie ile. No ale zobaczymy jak to sobie radzi. Na razie fajnie wszystko. Opony nie siadły, także powinno być dobrze. No i elegancko wykiprowane, słuchajcie. Także co? O, tutaj za bardzo mi się sypało. No ale nic. Tak to trzeba robić. Widzę, że chyba dwóch koło siebie nie dam rady kiprować. Czyli będę musiał tak bardziej chyba na przemian posypać jedno tak tutaj bardziej i drugie tak. No nic. Dobra, działamy. No, fajnie się to sypuje, chociaż to jest takie bardziej, wiecie. Nie było to takie klejące, tylko tu było dużo takiej próchnicy, nie? No, ale pierwszy egzamin zaliczony. Nic się nie połamało. Węże nie szczeliły. Tutaj za bardzo też to nie cieknie. Także chyba zakup udany. No i sprawdza się przede wszystkim w terenie, nie? Bo widać, że to nie tonie. Panie to jeździ. Także co? Chyba na razie tyle.